Witajcie widzowie w niedzielnym odcinku Na Poboczu, a dziś bardzo krótko przyjrzymy się pierwszym oficjalnym zdjęciom nowego Porsche 911 oraz zobaczymy, jak mógłby wyglądać Challenger w odmianie Shooting Brake. Pamiętajcie, że dzisiaj o 20:00 kolejny odcinek Top. Zaczynamy! Najnowsza generacja 911 o oznaczeniu 992 jest chyba najgorzej strzeżoną do tej pory. Skąd taki wniosek? Ujrzeliśmy ją już w całości jeszcze latem. Dzisiaj pierwsze oficjalne zdjęcia całkowicie nowego Porsche 911 ujrzały światło dzienne, a raczej wyciekły w internecie, choć my w te wycieki nie wierzymy. Zdjęcia nie są wysokiej jakości, ale widać wszystko, co trzeba. Nowy sportowy samochód ma okrągłe przednie reflektory, najbardziej zmienił się tył samochodu, pojawiły się wąskie światła połączone linią świetlną, jak m.in. w obecnej Panamerze. Dzięki niej samochód wygląda na szerszy niż w rzeczywistości. Silnik nie zmienia swojego położenia w gamie, dostępne będą wersje z napędem na tył oraz na cztery koła. Do napędu posłuży zmodyfikowany silnik sześciocylindrowy Boxer o mocy około 390 koni w Carrerze oraz 456 koni w Carrerze S. Najbardziej istotną techniczną modyfikacją jest nowa 8-stopniowa dwusprzęgłowa skrzynia PDK, zastępująca wcześniejszą 7-biegową. Dostępna ma być również 7-biegowa skrzynia manualna. Wewnątrz nowej 911 zaszło więcej zmian niż na zewnątrz. Pojawiła się elektroniczna tablica zegarów, nowy lewark skrzyni biegów, nowy panel klimatyzacji oraz nowy ekran systemu multimedialnego. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć na temat nowego Porsche 911, powiemy we wtorek lub w środę. Za moment zaczynają się tegoroczne targi w Los Angeles. Dodge Demon lub Dodge Challenger SRT Demon jest wyjątkowym samochodem. Demon został zbudowany na bazie modelu Challenger SRT Hellcat. Silnik V8 6,2 litra generuje 707 koni w potwornie szybkim Hellcacie, a w Demonie został poddany kuracji wzmacniającej, w wyniku której generuje 840 koni i moment obrotowy 1044 Nm. Do tego spełnia amerykańskie normy spalin i jest połączony z 8-stopniową przekładnią automatyczną. Do setki przyspiesza w czasie 2,3 sekundy, a pierwsze ćwierć mili pokonuje w czasie 9,65 sekundy. Jest najlepiej przyspieszającym samochodem produkcyjnym na świecie. Demon jest wpisany do księgi rekordów Guinnessa jako samochód cywilny, którym można wykonać najdłuższą jazdę z podniesionymi przednimi kołami. Ostatnio świętowano w fabryce Dodge'a ostatni zjeżdżający egzemplarz Demona, gdyż jego produkcja oficjalnie się zakończyła. W związku z tym wyjątkowym momentem znany Wam już Ryan Priest zaprezentował render Demona w wersji bardziej praktycznej, czyli Shooting Brake. Powiedzcie, co o nim sądzicie? Dzięki za oglądanie nas dzisiejszego poranka. Jeżeli boicie się, że któryś z materiałów przeoczyliście, to w opisie macie playlistę z filmami Na Poboczu, dodatkowo link do testu flagowego Lexusa LS500 oraz odcinek Top z 9 najgorszymi niemieckimi silnikami. Dzisiaj o 20:00 lecimy z garstką najlepszych silników benzynowych, zatem bądźcie z nami i do zobaczenia!